Dobra, raz, dwa, trzy. Pedał się, reklamy daje. Jakie reklamy? A, bo nie masz adblocka. Company name. The company. CEO. Ale jak? Ty chcesz od razu kupić ciężarówkę, czy najpierw gdzieś... Nie, najpierw sobie pojeździć najlepiej. To znaczy nie, te tutaj jakoś mam na początku. Bo to nie, to są te... który model chcesz najszybciej kupić? Aha, no to który z tych wolwiaczy? Czekaj, Volvo sobie weź. Wybierajcie, bo te na dole dwa to są Volvo. Będziesz miał otwarty sklep Volvo od razu, pierwszy jakiś tam. Mhm. Nie wiem jak on wygląda, on jest bardziej taki, nie wiem, lepiej zrobiony, on jest taki bardziej opływowy. Chrom na grillu czy taki czarny cały grill? Chrom na grillu, tak, ma chromowy grill. Mhm. Ten drugi jest bardziej opływowy. Ma cały chromowy grill, to wiesz. Tutaj nie ma różnicy co on weźmie. Ja wiem. Pany logo. Ja mam Volvo, tak mało? Te zielone. Ja mam taką Europę jakby. Okej, zaraz zobaczę, wejdę. Boże, ile języków dodali. Weź sobie ten. Słowiański. Czekaj, już ci powiem co masz zrobić. Obrazek. Dobra, wezmę ten polski. A, czekaj. Tu jest imię. A to nie. To ciężarówka, jak wybierasz ciężarówkę, to tą pierwszą, ten zielony Volvo. Jeszcze jakiś Volvo jest? Zielony. Taki. Gdzie ty tu widzisz zielony? Zielone Volvo, no. Taki jest. What the fuck? No. Nie ma zielonego. Jest zielony. A może z dodatkiem? Który jeszcze mi nie przyszedł. A, bo ty pewno nie masz tego. Nie mam zaupdate'owanego. Dobra, wiesz co? Ja rzucę okiem najpierw na te mody jeszcze. Nie mam zaupdate'owanego, tak samo jak nie masz dwóch skani, nie? Gdzie te mody się wrzuca? W moich dokumentach, ale najpierw musisz wyłączyć tego. No, najpierw musisz wyłączyć ETS-a, żeby je włączyć, nie? Track Simulator mod. I tu wrzucam bezpośrednio? Mhm. Wrzucasz już rozpakowane, nie? Nie wiem czemu, ale kuźwa co włączę grę, to mi się grafika ten rozdzielczy zmniejsza. Już ci wysyłam Poland Rebuilding. Musisz mieć 7-zipa, żeby to zrobić. Mam. Ja mam wszystko. No dobrze. Tu masz pierwszą. Pierwszy part, tu masz drugi part. Jebany, kurwa, klawiatura. Dobra, to potem się tym zajmiemy. Najpierw o. Tu masz drugiego parta. To jest Poland Rebuilding. Promodus. Promos. To jest Skandynawia. Okej. Okay. To na razie tego nie włączaj. Mówisz? Dopiero jak przejdziesz pierwszą trasę, wiesz? Dobra. Klawiatura, sterowanie, myszą, kontrolery. Tu się zaczynają schody. Na razie klawiatura, a potem się będziemy bawić ewentualnie. No, jak chcesz manualną, to... Jak chcesz manualną, to sobie zrób sekwencyjną. Tak jak ja mam. To dziwny automat, prosty automat. Sekwencyjny. Czy chcemy sekwencyjną? Chcemy. Dobra. Shift
i Control, tak? Dobra. Tak, zmienia wbieg na Shift i Control. Okay. Czemu mam taką brzydką grafikę, kurde, podczas robienia zdjęć? LOL? Mówisz gdzie, Wrocław? Na Urosie? Dobra, potem jeszcze Polska dojdzie, to będziemy jeździć. Przejdź samouczek. Przejdziemy, a co mi tam? No, to będzie się po prostu dodatkowe informacje dodane, nie? A, spoko, już wiem czemu. Witamy. W końcu masz okazję, bla bla bla, twoja firma, bla bla bla, bla bla bla. Bla bla bla, spierdalaj, bla bla bla, bla bla bla. Chyba detali nie mam na maksa. No ja mam na ten, na ultra jakoś ciśnie. Spok. Jest tam czeka. Mam. Synchronizacja pionowa. Wyłącz. W sumie, czekaj, jak łączę oszczędzenie energii? Nie. No nie wiem, zaawansowany. 100% ultra, ultra, ultra. No nie jest niby. Antaliasingu jakiegoś takiego nie widzę. Oj. Już nie podchwyci. Już pobrane widzę. Jeśli ten, no, jak chcecie zobaczyć jakie ja mam Volvo, to to jest jeszcze podstawowy, kupiony tylko i pomalowany, ale ten, jakim ja jeżdżę. Chyba to jest europejski ten taki. Jakie są europejskie? No, ale mi chodzi ten taki bardziej nowoczesny chyba wyglądem. Jest po prostu taki. Po lifcie. No wersja, która wyszła teraz w 2013. Sweet. O, i tak mogę grać. Oczywiście okno się nie chce przechwycić i muszę kombinować. Hadery, antaliasing. No niby jest włączony, ale coś nie działa. Dobra, tak czy siak. Radia podobno można prawdziwe włączyć. Tak. Trzeba zakładać. R i aktualizuj z sieci. Zaraz, bo na razie to chyba mam ten. Kamera jakoś tak śmiesznie chodzi. Normalnie. Nie no, właśnie to wychylanie się i w prawo i w lewo takie jest specyficzne. Tak jakbyś się wychylał, tak normalnie, nie? Hamulec, tak jak, panie. Tak jakbyś się nachylał do przodu i patrzał w bok. No nie no, lepiej to w kabinie siedzieć, się. To ja wiem. To jest tego cała magia. Czekajcie, bo nie dołożyłem ostatniej baterii. A jaki syf. O, od razu będzie mnie lepiej słychać. No, no. Gdzie jedziemy? Staranować coś. Dobra, zrobiłem sobie kółeczko, enter. Czekaj na dostawę. Podczas trzymania, bla bla bla, nawigacja, bla bla bla. No dobra, zobaczę tylko, bla bla bla, 5. Aha, to jest to. Dobra. Zamknij samouczek. Tyle? Kieruj się wskazaniami nawigacji. Wait, what? Ups. Zapomniało mi się, że trochę inaczej na wstecznym się jeździ ciężarówką. Ej, gdzie to jest kurwa wyjazd? Boże, no nie mówcie, że to jest na górę.
A co z kamieniołomu jeździ w Wrocławiu? Ta... Masz krótką, masz wywrotkę? Ta, pełną węgla. To nie jedź szybko na zakrętach. Nie jedź szybko na zakrętach. Mówię ci, bo cię, bo cię wyjebie. Szybko. W tym momencie jadę 12 na godzinę i to wcale nie chcę jechać szybciej. Więc nie, albo... nie widzę problemu. No ale bo to jedziesz pod górkę, potem jak będziesz miał ostre zakręty, to uważaj. Wiecie jeszcze przed ja muszę... Jak masz jeszcze wersję przed update'em, to masz przejebane. Ja mam to, ja mam tą wersję. Znaczy i tego. Volvo. Kamerkę sobie przesuniemy, bo kurde mnie nie widać. Znaczy GPS-a nie widać. O, od razu będzie lepiej. To GPS-a sobie tego, jak masz GPS-a tego, to wyłącz do tego i lusterko te wyłącz. F3 co? I dwa razy F2. F3, dwa razy F3 i dwa razy F2. GPS-a ja sobie zostawię. Jaką kawę dostanę? A F2 to nawet jest... No dobra, niech. Bez tego już grajmy. A GPS w sumie... Zaraz, zaraz. A ten tutaj działa? Czego nie wskazuje drogi? Jaki syf? Gdzie tu jest wyjazd? Matko, kto ten kamieniołom projektował? Ej, ile to kurwa ma biegów? 12? Jezu. To dlatego mi nie chciało szybciej jechać. Czy jedzie z nami przyczepa? Jedzie. A, nie ciągnie pod górkę. Ja BRB na 10 minut. Kawie mamy. Mamy kawę muszę zrobić. Zawsze ty zrobiłeś już. Nie robiłem. Serwu. Może się przyczepa wywalić? Trochę. Zależy. No może się wywalić po prostu, no. Nie szalej. Ile to wyciąga? Boże, siódmy bieg. The fuck. Z tymi biegami to mam niezły mindfuck. SK Białystok, SK Bydgoszcz, SK Elbląg, które by to rady włączyć? Radio, Radio Color, Radio Fest, Radio Pin, Radio Niepokalonów, Lanów. Co to za radio? Złote przeboje, Radio Z. Gdzie jest dobra, moje centrum? Centrum, centrum, nie jest centrum lubelskie? To jest jakaś wyszukiwarka. Radio Wazelina. Oh. No fucking way. A to Radio Warszawa? Nie, Katowice. Gdzie jest Warszawa? Na czym teraz jedziesz? Na kierownicy? To znaczy, no... EKR Rock Radio... Ej, można jakoś dodać radio?
Jak polskich nie masz, to polskie będziesz miał jak ten, dodasz DLC. Nie no, mam polskie. Ale mało. Nie będzie to Eskarok. Żeby mi reklamy puszczać, a na YouTubie... Ale DLC już masz wgrane? Nie, jeszcze mi nie doszło. To jak będziesz miał DLC, to będziesz miał więcej polskich rad. Jak mi się wydaje przynajmniej, że tak było. A dodajesz gdzieś tam w tym... w dokumentach taką listę i tam dodajesz linki. Spoko. Wow, wow, wow. Zwolniamy. Hamuj, hamuj, hamuj. Aaa, zaraz się... O się chuj. Jedziemy powoli. Nikt nie widział tego zdarzenia. Jak się kierunek włącza? Co? Jak się kierunkowskaz włącza? Na tych... nawiasach bodajże. Musisz się przestawić. Ja sobie dałem na kuję. Pan poczeka. O. Kuja, co jest normalnie? O kurwa, zapłon, nie! To ogólnie to ja steruję myszką, a gaz i ten mam na klawiaturze, to nie? I te wszystkie inne duperele. No nie lepiej dać gaz i hamulec na lewej i prawej? Nie. Autobus mnie wyprzedził. Czuję się źle. A ponoć oni robią teraz grę z autobusami. Euro coś tam będzie, chyba bus, coś takiego. Euro Bus Simulator. No. Tak, to będzie prawdopodobnie z tego, co czytałem. Nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem. To będzie ten sam engine, to będzie ta sama mapa i to będzie to samo. Jeśli masz wszystko. Euro Trucka Simulator, no nie, dwójkę, to ta gra z autobusami będzie... po prostu pod Euro Truck Simulator, no nie? Będziesz na tej samej mapie jeździł. Ale fajnie. Ja będę jeździł autobusem. Czemu nie? Woził ludzi, kurde. Nawet już przystanki są wprowadzone w tym Euro Trucku. Słychać, że będzie krzyki ludzi przynajmniej. Jak będziesz jeździł. Ale powiem ci, jakby zrobili tak autobus jak symulator, jak ten... No o kurde. Wiesz co, włącz szybko mojego streama, bo jest opóźnienia trochę, to akurat zobaczysz dobrą akcję. Nie, bo ja jadę. O mnie? Chyba o mnie. Autobus. Czy można sobie uszkodzić coś? Procentowo tylko. A gdzie to jest napisane? Na GPS-ie. Pod jakimś przyciskiem? F6 chyba? Albo 7? 2%. Ale coś tak jakoś przechylone jest w prawo. Jak mnie ładnie wyrzuciło, zatelepało mi przyczepą. F7. Faktycznie, ale opóźnienie na tym czacie jest to masakryczne po prostu. Spoko. Boże, weź... tego niku w ogóle nie widzę. Zmień z czarnego. Masakra jakaś. Ale ładnie nim buja. Dobra, zwolnijmy. Oj, zwolnijmy, nie zatrzymajmy się. Ale hamulce to ma dobre.
Chyba zaraz faktycznie kierownicę podłączę. Pomijając fakt, że ją wczoraj rozczepiałem wszystko, kable chowałem. Tak ładnie to były puszczone. Ups, nie patrzę na czat, jak jedziesz. Panie kierownica reaguje w tej grze. Powiem ci, ja gram na myszce, steruję myszką i jest zajebiście. Jakbym kierownicą grał. Mówisz. Leciutko dam zakręt, jak jest jakiś taki mniejszy zakręt i po prostu jedzie mi tak jak jest zakręt. Mogę puścić myszkę, wszystko, nawet nie ruszy się. Teraz właśnie piłem, a akurat był zakręt, to leciutko tylko skręciłem i piłem dalej sobie, a ten samochód jechał dalej bez trzymanki. Tego morderstwa właśnie. Jeszcze jedna arcyważna data, bo Joplin zacząłem i Janis Joplin dzisiaj postaram się skończyć. To był tylko czasami jak ręka ci się ten drgnie, to nie jest fajnie. Ej, fajnie, z piątki można ruszać. Ej, widzę, że tu trzeba biegi przeskakiwać. Nie masz ten ustawiony, tak? Co ustawione? No, hamuj, manualne. Oj tam, nie było czerwonego. Mam manualną. Jedź, jedź, nie było czerwonego. 350 plecy. Daj sobie walutę w złotówkach. Mówisz? Walutę w złotówkach zdaj, albo w euro. O Jezu, czerwone. O, za dużo w GTA się jeździło chyba. Gdzie jedziesz, czerwone? Że niby... nie, 4-5. The fuck? Że niby gdzie ja mam wjechać? O kurwa, pojebało was. Dobra, trzeba zacząć tak parkować. Boże, reklamy. Nie mogę się radia bez reklam. Powtarzamy jeszcze raz. Teraz w 30% i aparat z wymiennymi obiektywami Sony i LC 3000. Dobra, nie będzie antyradia Katowice. Ja nie zaparkuję. Na przykład w Szczerku. Sandra Kulka z Biura Informacji Turystycznej zachęca jednak do przyjazdu. O, za chuja nie zaparkuję. Rozpieszcza, nie mamy zimy. Zima w Szczerku jest w jednym miejscu. Chwili na Białym Krzyżu działają bez jaj. Ups.
przeczył oskarżeniom. 100 tysięcy mieszkańców Moskwy w lodowatej wodzie dzisiejszej nocy brali udział w rytualnej kąpieli z okazji Święta Sztupańskiego. Podobnie było cały raz. W stolicy ludzie Ty, no nie umrze mi się pierwsze parkowanie uda. Do tradycji należy zanurzenie się w przerąbie w kształcie krzyża. Pozwala to wiernym zmyć rzekę, a także... No prawie. Brazylijski duet Huber Melo 6262. 33-letni Polak i starszy od niego 7 lat, potrzebowali 47 minut, by odnieść zwycięstwo. Ich kolejnymi rywalami będą francuska Kristina Mladenowicz i Daniel Nestor. Radio zaraz, które ja powinien to skręcić. -9 stopni, w Białymstoku -7, w Olsztynie -6, w Gdańsku -4, w Koszalinie, w Bydgoszczy i w Toruniu -3, w Lublinie -2, w Warszawie i w Poznaniu 0, w Szczecinie i w Łodzi, teraz już przechodzimy do plusów, +1, w Zakopanem. A propos tego, co w radiu leci. Rano dzisiaj do samochodu idę, a tam kurwa drzwi nie mogę otworzyć, bo mi zamarzły. Co, nasikałeś? Nie, wiesz co, cały samochód był w takim jebanym lodzie. No, w sumie u nas też była mleko dosłownie. Wczoraj jak wracałem o północy, to człowieku nie było nic widać na metr. Nawet na tej kamerze się nie wyrobię. Dobra, jest. Kuźwa ma 1600 za uszkodzenie samochodu cywilne, znaczy ten, jakiegoś gościu mi wjechał w tyłek. On tobie? Tak. Miałem migacze włączone, skręcałem, zjeżdżałem na inny pas i mi wjechał w dupę. Dobra, jestem u siebie, to teraz mówisz dodatki. Co to jest adaptacyjna automatyczna skrzynia? Z użyciem pedałów. Będę musiał sobie rozkminić parę rzeczy do kompa w kwestii sterowania. Dobra, na razie zostaniemy przy klawiaturze. Rozdzielczość skalować. Okej, jesteś tam? Uciekł. Zależy kto. No ty.
No czekaj, nie ty. No jak właśnie, to się do, ten jak to robi się kawę przecież. Łącza? To... Gdzie tu się teraz włącza dodatki? W profilu, jak się, jak masz wybór profilu. Musisz dać edytuj. World of Tracks, skąd mam 1.8 dodatek? Zobaczcie ten dodatek. Dobra, wybierz profil. Aha, trzeba edytować profil. Dobra. Konto online? Co się stanie, jak konto online założę? Nic. Coś mi to daje? Nie wiem, nie mam jeszcze tego też. Poziom zerowy. Pro. O. Jaki syf. Wywaliło grę. Chyba przez te dodatki mu będzie. Zaraz zobaczymy, jak znowu wywali. No, muszę jednak bez dodatków. Coś mi lewe dodatki wysłał. Albo masz wersję starą. 1.8. Teoretycznie. O, nie wiem jaka, nie wiem, jaka teraz jest. Nie zwróciłem uwagi. Dodatki są zazwyczaj pod jakąś wersję. Volvo Scania. Dobra, nie będzie dodatków. 1.5.2. Mam nadzieję, że to nie wersja tego. Dobra. Nie będzie dodatków. Zaraz. Dlaczego nie ma tego? Jaki syf? I git. Rynek pracy. Szybkie zlecenie. Aha, na razie czyimś jeżdżę. Wszystko Wrocław Dresden. Jeszcze Poznań i Praga. No nic. Jedziemy do Drezna. Części samochodowe 18 ton. Ruda 23 tony. No fucking way. W sumie ten GPS też działa. A to dlaczego nie? Będziemy z tego korzystać. Wait, what? O matko. Gdzieś zaczepił.
Jedź póki zielona. Co tam, Kamil, już miałeś wywrotkę na bok? Prawie, ale wyjechałem poza drogę i się nie wywróciłem. Akurat ładna trawka była z ciołem, tylko jakieś słupki. A jak ogólnie gra? Muszę ogarnąć sterowanie i sobie po swojemu trochę też ustawić. Chyba jednak myszką wezmę. Nie, ja myszką nie lubię jeździć. Może to kontrola. Albo faktycznie kierownicę trzeba podłączyć, ale nie chce mi się grzebać z nią teraz. Następnym razem. Myszka tyle fajna jest, że sobie mogę zrobić taką chamską rzecz. Sterowanie myszą. Weźmy auto, a nie wróć. Sekwencja jednak nie zostanie. Klawiatura. Czy mogę sobie ustawić na przykład przyspieszenie na lewy przycisk? Mogę. Hamulec na prawy. Bieg w górę tutaj, bieg w dół tutaj. O, człowieku. Jeszcze najważniejsza rzecz, czyli... Gdzie jest klakson? Aha. Właśnie naciskałem, to nie było. No niby jest. Dziwne. Ale sygnał jest pneumatyczny. O, dobre. Oddzielnie jest ten. Dobre. Dobra, jeszcze jeden przycisk mam. Do czego weźmiemy? Dobra, do niczego. Czy to będzie działać? Dlaczego nie skręca mi? Ej, dziwne. Pani myszko, bo przestawiłem chyba nie to, co trzeba. Siemano. Nie. Sterowanie, klawiatura. Lewy przycisk. Dobrze. Steruję, ale za duża czułość. Jak zmniejszyć czułość sterowania myszą? Okay. Ten, sterowanie. Masz tam czułość kierownicy, czułość myszy. Nie, czekaj. Nie liniowość ewentualnie bym sobie włączył. Dobra, tu zmniejszymy czułość i tyle. A adaptacyjna to jest pewnie chodzi o ten, tak o technologię jak w rzeczywistości jest. A do tego to trzeba mieć pedał tego. A i bez kitu rolką sobie zrobię zmianę biegu w górę i dół. Ro. I wtedy mogę sobie tu dodatkowe rzeczy ustawić. Na przykład lewy kierunkowskaz i prawy kierunkowskaz. O! Można się po dupie drapać. What the fuck? Hamuj. Nie, bez kitu. Muszę się przyzwyczaić do tych hamulców, bo są za dobre. Pojedź sobie do Wielkiej Brytanii, co? Pociągiem? Ten. Skalę do Dover. Ja teraz właśnie jadę do Dover. I tym eurotunelem, nie? Do Calais. Ja w ogóle jadę. Na Rabena, do Suwałk jadę. Ej, wiecie co? Powiem wam, że samo myszko to się fajnie steruje. To dalej czułość jest za dużo.
oraz wolniej trochę, bo się rozpędziłem do setki. Opcje, dalej za dużo czułość. O, teraz jest good. Ups. Tylko teraz jest inny problem, bo się nie mogę obracać. Trzeba numeryczną się obracać. Na numerycznej masz. Na num 4, num 5, num 6, num 8, num 7, num 9. Amoj. Czy w coś zajebałem? Nie. Przydziel sobie po prostu klawisz ten, co miałeś na myszce. Ja mam wszystkie już przydzielone. Nie, jeden klawisz, ten co jak wciskasz i myszką obracasz się. Ja tak gram. Mówisz? Ale już mam wszystkie na myszce zajęte. A ale nie na myszce. Środkowego nie mam. Tak jak człowieku. W armii, obracasz głową, nie, no nie? Na tej samej zasadzie jest tutaj, tylko że ja mam to wciśnięte na myszkę, no nie? I podczas jazdy po prostu sobie obracam i trzymam ten guzik, no nie? Jak ten ta opcja się nazywa? Nie wiem, bo ja to mam standardowo, na myszce było. A jest, dobra. Środkowy przycisk. To wtedy musisz pamiętać, że musisz przycisnąć ten guzik, żeby ten obrócić się. O Boże, ale nie centruje się wtedy. Trzeba jedynkę sobie wycentrować. Mhm. To tak chujnia trochę. A ja się przyzwyczaiłem do tego, powiem ci. Ile na autobanie wyciągniemy? Maksymalnie 130. Tak mówisz? Mhm. Bo ci biegi nie pozwolą na to. Czekaj, bo coś mi wyprzedza. Ty, jakieś Audi mnie wzięło. Jedziemy. Kurwa, pasa ta nie Audi. Jedziesz. Dziewiąty bieg. Już prawie 90. Boże.